Dzisiaj przeprowadzimy sondę na temat słynnego sportowca Białogardu, pana Marcina Jureckiego. Kojarzy pani może postać pana Marcina Jureckiego? No niestety nie. Nie, ja bardzo tu mało mieszkam. Dziękuję. Kojarzę, były zapaśnik. Tak? A uważa pan, że dobrym pomysłem byłoby nazwanie ulicy na jego cześć w naszym mieście? Tak, kojarzę. A czy pan uważa, że dobrym pomysłem byłoby nazwanie jego ulicy w naszym mieście na jego cześć? Jak najbardziej, ma bardzo duże osiągnięcia, tak? Dzięki niemu też Białogard jest słynny, więc według mnie powinien mieć swoją. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pobliżej jego miejsca zamieszkania wydawana. Oj, był osobą z bardzo silnym charakterem. A czy myśli pan, że warto by nazwać ulicę jego imieniem? Ja myślę, że taką osobę jak on na pewno. Jest to przede wszystkim pierwszy olimpijczyk w Białogardzie. No, człowiek, który zrobił dużo dla Białogardu, dla AKS-u, no dla ludzi też, tak mi się wydaje. Także wydaje mi się, że powinni go uhonorować. Ulice w Białogardzie zostały już poddane dekomunizacji? Tak, w ramach dekomunizacji, sprawy dekomunizacyjnej w Białogardzie Rada Miasta podjęła decyzję, że ulica Dąbrowszczaków będzie zmieniona na nazwę Stefana kardynała Stefana Wyszyńskiego. A czy uważa pani, że nazwanie jednej z ulic Białogardu imieniem pana Jureckiego będzie dobrym pomysłem? Jak najbardziej, jedną z naszych propozycji. Nie spotkało się to tak jakby z takim dużym poparciem. Jest szansa, że w przyszłości w mieście Białogard nowo powstała ulica może być nazwana ulicą imieniem Marcina Jureckiego, na przykład na osiedlu Olimpijczyków, gdzie to by wpisywało się tak jakby w narrację całego tego okręgu.